Trzecia kolejka bez zawieśnicy czwartej ligi opolskiej. Jesteśmy w meczu Skalnika graczy z KS-em Krasiejów, a ze mną przed kamerą trener gości, pan Mateusz Pinkawa. Dzień dobry. Trenerze, ten początek tego sezonu nie jest dla pana drużyny i pana zawodników najlepszy. Najpierw porażka ze Słownicą 8-2, w sobotę bezbramkowy remis z Gogolinem, a dziś jednak jakby nie patrzeć troszeczkę pechowa porażka ze Skalnikiem graczy 1-0. Co idzie nie tak? Czyli co nie, że tak, dla takiego zespołu jak nasz, gdzie nasza kadra gdzieś się opiera na zawodnikach miejscowych i praktycznie zawsze gramy co roku tym samym składem, są kosmetyczne zmiany. Zawodnicy mają teraz wyjazdy urlopowe czy za granicę do pracy. Ciężko nam jest jakoś ich zmotywować, czy nie mamy czym ich zmotywować, żeby zostali po prostu w tym okresie teraz wakacyjnym grali. Wyjeżdżają, wracają i sytuacja kadrowa, tak jak dzisiaj, gdzie mieliśmy dwóch rezerwowych, jednego bramkarza, który wszedł w końcówce i chłopaka z 2000 rocznika, no ciężko wytrzymać w 90 minut gdzieś tam skoncentrowanym, zawsze jeszcze popełniamy później w końcówce proste błędy, no i tak to jest. Zgodzi się pan ze mną, że dziś waszym najlepszym zawodnikiem był bramkarz, bo jednak jakby nie patrzeć, kilka naprawdę fajnych sytuacji wybronił. Gdyby nie on, ten wynik mógłby być wyższy. No tak, no bo to bramkarz jest, żeby bronić takie sytuacje. Raz się zdarza tak, że puszczał 8, raz bronił nam bardzo dużo, nawet przy bramce miał trochę pecha, bo bronił pierwszy strzał, później do bitki już nie zdołał, no ale dobrze, że jest młodzieżowiec, liczymy na niego i niech broni jak najlepiej. Dziękuję za wywiad. Ze mną przed kamerą był trener KS-u Krasiów, pan Mateusz Pinkawa. Do widzenia.